Szanowni Państwo, przechodzimy do druga część dziewiątej sesji. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Rady. Pan Wójtman, bardzo proszę. Standardowych to jest wyznaczany środek, a drogi niestandardowe, ten to jest skrajnie wyznaczone. I tutaj nie wiem właśnie, jaki tam jest przypadek. Być może, że ta droga jest tam. Ale to zapytamy zarządzie. Na mostach tak przeważnie jest węże. Znaczy tam zakręt przed mostkiem i tam właśnie na tym mostku wszyscy wjeżdżają po lewej stronie. To jest. Zapytamy pana dyrektora, jak to tam wygląda z tym wyznaczeniem. Tej osi jest na drodze, tam gdzie to. Myślę, że też taki przypadek, że. Że tam już jest standard złamany. Może od razu o te spółdzielki, co pan pytał. Ja myślę, że tam jeszcze powinna być gwarancja na tej drodze, bo to przecież było niedawno robione. Wiem, że to przynajmniej 3 lata, bo jeszcze rynkowe też jest. Także tam na pewno jakiś przegląd będzie gwarancja nie robione na tych drogach. I te spółdzielki na pewno to musiały być poprawione. To się zapadło tylko taka szachownica dla tym, jak tak. I to się właśnie jednym pasem, jak się jedzie, przepraszam, że się wtrącał, to trzeba kołami po prostu cały czas te spółdzielki uderzać, to wybije jedna zima i się doprowadzi do życiu. Zgadza się, jak to jest nie było zrobione, no to tak się będzie działo, to zaczęły tam przez spółdzielki. Ale to też jak później by to razem z tym zapytanym panem dyrektora. Teraz jeżeli chodzi o to, no właśnie. Ten pierwszy temat, który pana Tomka teraz patrzy, że to... Pani pytała o lampy. Sekretarz poszedł popatrzeć, bo wiem, że tam jakieś decyzje przyłączenia wręcz spłynęły i powinno to być w najbliższym czasie robione. Bo w tej chwili największy problem z uzyskaniem zgody od Tauronu, bo oni to trwa miesiącami. Jestem pan, wystąpienie o zgodę i o to, żeby w ich interesie, bo generalnie zarabiają na tym. Sprzedają prąd, ale no, mają teraz taki system, że praktycznie można po pół roku czasami czekać na pewne decyzje z Tauronu, bo decyzje zapadają praktycznie w Krakowie, a to nie z naszej gminy. Nie ma z kim bardzo rozmawiać w tej chwili, bo przecież jak pani Maria pracowała, to jeden telefon i można było załatwić praktycznie czasem do ręki, ale w tej chwili to ja mówię, że Tauron bardzo wleka, jeżeli ale myślę, że to w jakimś najbliższym czasie powinno być zrobione, bo z tego co słyszałem, to już to zaczynają te, albo spłynęły już, albo to będzie, myślę, że w jakimś tam. Zresztą podłużenie temperatury jest takie, które trzeba być przygotować na piśmie, bo pani też może być zgodnie, że tak będzie odpowiedzi na... Ja proszę odnośnie telegramu na Zagłębuszu o konkretną tutaj już odpowiedź, bo mieszkańcy mnie cały czas pytają, a ja im mówię, że to zależy wszystko od odpowiedzi pana wójta, tak jak sobie znam. Właśnie dlatego nie chcę improwizować, bo to bez sensu, że pani powiada, że to będzie za dwa tygodnie, jak być może to jest się za tydzień, albo może być za 3 tygodnie. Spróbujemy. Jeżeli chodzi o... Zresztą to równomierność oświetlenia, no to ktoś to tam będzie, nie wiem, trzeba to sprawdzić, bo mi się wydaje, że to znów jest cała procedura, żeby musieli oficjalnie wystąpić do Tauronu, to znów to będzie odpowiedni PiS, zgód i innych jeszcze tematów wymagało, bo tak jak mówię, to co kiedyś można było zrobić na telefon, w tej chwili to jest całe procedury wymagane i pewnie, ale sprawdzimy jak to wygląda, czy takie przesunięcie lamp. Czy to jest też prawdopodobnie tak, no bo te mają to i przesunięcie pewnie trzeba jakieś projekty robić do tego, żeby to zrobić. Jeżeli chodzi o pytanie o te artykuły sponsorowane, to były to, co ja już mówiłem wtedy, że na pewno to, co pani pytała wtedy, to na pewno gmina nie płaciła za ten, nie wiem, kto płacił. Z tego co się orientowałem, to był artykuł, który płacił sobie sponsorzy, były firmy tam, które były reklamowane tej, między innymi kiedy się, nawet to co pani pytała, to tam w Sopecie, tam była jego firma reklamowana i wtedy akurat chyba o ten artykuł
Znam. Tam się mówi, że pan Zopiec właśnie, ale zaraz mówimy sobie właśnie. Mam tam twarz, który jest dziennikarz, ale nikt jest skrzynki ze szkicki i nawet całą stronę zapłaciłem i umieściłem tam na latach nie było wystawy. Panie Przewodniczący, czy ja mogę? Bardzo proszę, bardzo proszę. To ja mam pytanie, czy w takim razie pan pokrywał również koszty tego artykułu odnośnie gminy? Nie. Bo w tym samym numerze była informacja odnośnie gminy. Właśnie tam pan prosił odpowiadał na poziomu zadłużenia. Ja ten artykuł w domu mam, także mogę przynieść. W jedną stronę płaciłem. A w dzienniku zachodnim, co było, to... To był taki artykuł o gminie i tam kilka firm, to my byśmy sami wszyscy chodzi. Markham, Tomham, Ludzki chyba, no, to sami. No to sporo tych artykułów sponsorowanych na temat gminy. Oprócz tego gmina ma umowę z kredytem podpisaną, gdzie miesięcznie płacimy w ramach bieżącej informacji. Ja oni też zamieszczają artykuły, które są sobie politykę informacyjną też prowadzą, bo czasami brakuje. Czasem chcą wypełnić numer, to różne artykuły zwracają się informacje na temat też jakichś dodatkowych środków, które gmina uiszcza za te reklamy. Za reklamy, no za te artykuły gminy. Mogę pan przewodniczący? Bardzo proszę. Panie Kucie, ja tam jeszcze pytam odnośnie tego pytania. Jakie są koszty w tym roku? Podpisano umowy właśnie z trasą Jaskińską na tą obsługę trasową. Jakie są koszty takiej obsługi trasowej w tym roku? To ja teraz dlatego mówię, że muszę przygotować na piśmie prawie do zgody, żeby w tej chwili nie pamiętam. Nie powiem, dobrze. Ile to kosztuje, ale to jest teraz. To ja jeszcze proszę tylko o jedną informację. W tamtym roku, kiedy została zawarta umowa? Właśnie na obsługę prasową. Data umowy na obsługę prasową i w tym roku tak samo datę umowy oraz w tym roku koszt. Dobrze, pani sprawdzimy. A jeżeli można by było umowę podpiąć, kopię umowy, to myślę, że to by po prostu dało się było. Nie ma problemu. Jeszcze panie Panie Wójcie, co odnośnie, czy jest możliwość właśnie, żeby ktoś sprawdził to bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu? Ulica Zielona i ulica Zagłębocze z tym znakiem. To może tutaj pan sekretarz mówi, że się przydało w międzyczasie. Czy jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, przepraszam. Bezpieczeństwo organizacja ruchu skrzyżowanie Zagłębocze z ulicą Zieloną. Jest to skrzyżowanie podległe pod starostwo i my do zarządu dróg powiatowych w tej sprawie wystąpimy. Dobrze? W protokole to będzie i wystąpimy. Mogę dalej jeszcze, jeżeli chodzi o wyznaczenie środka jezdni na moście rzeki Domaczki. Więc szerokość pasa ruchu zależy od klasy drogi i odpowiemy też panu, bo nie wiem jaka jest szerokość tego mostu. Pan Żywiecki pytał, przepraszam. To sprawdzimy jaka w zarządzie dróg powiatowych i czy jest możliwość wyznaczenia środka jezdni. Generalnie panie, nie chodzi o sam mostek, tylko przed mostkiem. Przed mostkiem, dobrze. Bo wiem, że tutaj na przykład przy ulicy Wielka Puszcza na wysokości leśnictwa, kiedy są nie wyznaczono, tylko skrajnie wyznaczono, ponieważ była poniżej chyba 5 metrów szerokość drogi i nie można było środka jezdni wyznaczyć. Także to też odpowiemy na to, przekażemy do starostwa. Jeszcze pani pytała o te lampy tutaj więc na tym etapie jesteśmy, że też tak. W przyszłym tygodniu ukaże się przetarg na wybór wykonawcy. Będą to 3 punkty świetlne, 2 świetlne na ulicy Zagłębocze i 1 na ulicy Bratku. Zobaczymy po przetargu. Termin wykonania przełom lipca sierpnia września. Później jeszcze pan Chilarski pytał o ulicę Klonową. Ta ulica Klonowa jest zrobiona razem z ulicą Kłosową w Polonce, to pan mówi tutaj mówił, że drogę ulicę wygrał. Ulica Klonowa będzie wydana na długości 230 metrów za kwotę 86 tysięcy z groszami brutto. Wchodzi w to korytowanie, podbudowa, nawierzchnia na poprawa odwodnienia. I tutaj wykonawca, nasi pracownicy, pani Sobie już ich informowała o tym. Wykonawca twierdzi, że na etapie korytowania wszystko wyjdzie.
i będziemy w kontakcie z nami. A kiedy? Głosować głosową głębszą porąbce i przełom do i do 30 września mają rozliczenie zadania. No to jest ta sama firma, która tak robi. Tu ma wszędzie robić porąbkę teraz, a tu im się nie robi. Ja to zapracam. Dziękuję. To tyle od razu. Ja teraz jeszcze czasem. Panu profesorze, muszę zaspokoić ciekawych mieszkańców, bo było zebranie wiejskie w Porąbce. Ani słowem nie padło nigdy, bo ciekawe, czy tam faktycznie błąd więźniów trzymać, czy jeszcze kiedyś demontowałem parę razy takie tematy. Powstała spółka, trzeba by zapytać w starostwie, czy tam były jakieś zmiany sposobu użytkowania. No przecież jeszcze nie, bo jeszcze tego nie skończyli. Na razie mieszkańcy się pytają, kiedy do pracy będą przyjmować. To na to przychodzą, to parę osób w ciągu tygodnia przychodzi do mnie i pyta, kiedy wreszcie ten ośrodek zostanie otwarty, bo szukają pracy. Myślę, że końcem roku co panie tuż mieszkańcy już pierwsze osoby będą mogły być przyjęte. Nie słyszałem, żeby tam był jakiś ośrodek penitencjarny, raczej słyszę o Narodowym Grobie i o jakimś tam ośrodku typu PZD Olmisz. Zresztą jak ktoś popatrzy na ten ośrodek, to dziwne było, żeby tak zabezpieczony ośrodek trzymać jakieś niebezpieczne osoby. Ale tak mówię, ja się podkreślam, mówię. Mogę tu dodać, panie wójcie? No. Z rozmowy z jednym z księży proboszczy, który zwiedzał ten obiekt, jest przygotowane pomieszczenie na chodnię i na kaplicę. Które mogę powiedzieć, to co z ust księdza padło, bo akurat był zaproszony do wizytowania, także chodnie chyba to chyba zrobił. Jak najmniej lubimy i kaplicę. Także myślę, że nie będą tam trzymali jest chodni mieszkańców. A jeżeli chodzi o umowę za dzierżawę tego gruntu, na którym jest budowana wody, tak. W pierwszej wersji nie była planowana budowa oczyszczalni ścieków z tego względu, że miała być kanalizacja sanitarna, a później, kiedy program padł, niestety firma musiała coś zrobić z tym faktem i zaprojektowali oczyszczalnię ścieków, która musi tam być, żeby ten ośrodek mógł funkcjonować. Cena za dzierżawę, wartość dzierżawy była negocjowana ustnie, ile mogą dalej, bo to firmy nie są skłonne w czasie inwestycji, nie wiadomo rozdawać pieniędzy na lewo i prawo, raczej się skłaniają do tego, żeby te pieniądze zainwestować. Mówią, że później będą podatki wpływały do gminy. Zresztą jeżeli chodzi o to, tam plany są dużo daleko większe niż to, co jest wybudowane w tej chwili. Pewnie to trafi kiedyś gdzieś tam stąd na jak się zwrócą z pewnymi propozycjami do gminy. Jest, powiem, że jest park projektowany też za rzeką ogólnodostępny. Były ulotki już od nich z ich strony na wiosnę, żeby przygotowywać rodziny, że można będzie takich ludzi tam umieszczać. Także no tyle, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni wtedy, jak będą przyjmowani do pracy. A myślę, że tych ludzi trochę będzie potrzeba do opieki nad osobami starszymi. To chyba tyle. Co? A jeszcze pani Kula pytała. Tak, tu się. Odnośnie, no nie, to są wydaje sam na jakieś tam kursy, na takie rzeczy. To się zdarza w szkołach. No to się przestraszyłam, że ludzie o przedszkole. Czy jakieś inne tego sprawy, no to po prostu uznaliśmy, że 15 zł też za mało. No to dla takich podmiotów tak. Dziękuję bardzo. Szkole rozwiązane się przygotowują. No, oczywiście. Dziękuję. Ja może do pana sekretarza tylko odnośnie tej drogi na Bukowie. Jeżeli się nie dało według mnie tego wytaczyć osi jezdni, tak. I było za wąsko, to może wystarczyłby po prostu stronę tam Bukowca znak i zrobić zwężenie na moście. Po prostu ci, co jadą od Kościoła, żeby mieli pierwszeństwo. No, ale to rozumie pan, to wtedy wymusi po prostu tych, co jadą i ścinają, że musi hamować, bo musi udzielić pierwszeństwa temu sprzeciwka. Rozumiem, panie ministrze, że tam jeśli chodzi o te bardziej lub mniej potwierdzone, a w zasadzie na razie niepotwierdzone informacje, co do stawów, to ja już mówię ostatnio. Ja wiem, mieszkańcy ciągle mnie pytają, ja im odpowiadałem w tym tonie, w którym pan minister powiedział ostatnio i starosta też się wypowiadał, że nic nie wie na ten temat.
No ale teraz może nie wiedzieć, bo akurat się tą sprawą nie zajmował, co się może zdarzyć. Więc rozumiem, że... Ale nie ma żadnych oficjalnych działań w tym kierunku. Ani w gminie, nie, tak? Ani w gminie, ani w starostwie z tego zrobić. Ale do starostwa możemy się zwrócić za czytanie, tak? Czy ktoś występował o takie pozwolenie? A już mówię, że nie jest taką prostą rzeczą, żeby zrobić ocenę oddziaływania na środowiska na taki. To co pan mówi, czy pieczarkarnie, czy nie wiadomo, że to wszystko są ludzie. To znaczy pieczarkarni nie słyszałem w ogóle, ale kiedy mi się tam jakieś źródła mówi, że tam gdzieś tam mają składowanie jakieś tam ziemię odpadowane, ale myślę, że to jest nieprawda, bo to nie na to zgodę nie da. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w takim razie przechodzimy do punktu 8. Przyjęcie protokołu z 7 i nadzwyczajnej 8 sesji Rady Gminy Borowka. Czy pan Władysław zapoznał się hałas? Tak, po zapoznaniu się z protokołem z 7 sesji Rady Gminy oraz 8 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy stwierdzam, że protokół został sporządzony zgodnie z przebiegiem obrad sesji zarówno jednej, jak i drugiej. W związku z tym wnoszę do Rady o przyjęcie protokołu. Dobrze, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w takim razie, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 7 sesji Rady Gminy Borowka? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące. Kto jest przeciw? Dwie osoby wstrzymujące. Dziękuję. Protokół został przyjęty większością głosów. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu 8 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowka? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Protokół przechodzi większością głosów. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9. Wolne wnioski. Szanowni Państwo, może skoro ja już stoję, jestem przy głosie, to poinformuję. Oczywiście odpisali, dostaliście Państwo również ksero. Wpłynęło do nas pismo z Krajowej Rady Sędziów Społecznych od pana przewodniczącego, pana Jerzego Ząbkiewicza, który tutaj prosi o odczytanie tego pisma, które zostało skierowane do nas. Jeżeli Państwo oczywiście chcecie, to ja je odczytam. Przede wszystkim chodzi o tutaj jest informacja zawarta taka, aby rzeczywiście solidnie przyłożyć się do wyboru tych ławników, ponieważ to są osoby, które podejmują bardzo ważne decyzje. Tutaj jest wytłuszczone, że właściwa praca ławników to tajna narada składu sędziowskiego i tam wymierza się sprawiedliwość obywatelską, więc musimy się solidnie naprawdę przyłożyć do tego, żeby to była osoba kompetentna z odpowiednią wiedzą. No i w tym tekście są takie właśnie informacje. Prośba do nas, przede wszystkim do zespołu, który będzie wybierał. Nie, jeżeli Państwo chcecie, to będę to czytał. Jeżeli nie, to każdy otrzymał tekst, myślę, że nie ma sensu. Także z mojej strony tyle. Jeżeli Państwo mają jakieś wnioski, to bardzo proszę o ten głos. Bardzo proszę, pan Filansa. Pierwszy mój wolny wniosek kieruję do pana przewodniczącego. Tak, to wiem. Bardzo proszę. Wniosek ten dotyczy naszego statutu. Korzystając z tej przerwy wakacyjnej, bardzo bym prosił, żeby nie zapomnieć o tej sprawie i dalej naciskać organ nadzoru prawnego, aby jak najszybciej sobie zdaję sprawę z tej zmiany, ale być może właśnie dzięki temu te frazy nabiorą tempa, bo szkoda, żeby taki dwuletnia praca poprzedniej kadencji gdzieś tam na tym etapie ugrzęzła. Drugi również, korzystając z tego, że czeka nas pewna przerwa, kieruję do pana wójta, że może w tej przerwie zwrócić się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Co dalej ze sprawą budynku na skrzyżowaniu ulic Stara Kaczma i Długa? Ja wiem, że tam były procedury odwoławcze zastosowane. Być może powiatowy inspektor ma już na ten temat jakąś nową wiedzę. Może w końcu się tego obiektu uda temat rozwiązać w jakikolwiek sposób. Niestety coraz częściej służy on jako taki podręczny śmietnik, zwracam już kilkakrotnie mieszkańcom lub też i nie mieszkańcom, bo to były różne osoby. Na to uwagę wyrzucają tam po prostu czasami nawet łatwopalne jakieś przedmioty, rzeczy i obawiam się, że zagrożenie w tym miejscu może się wkrótce pojawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Tomasz Adolczyk, bardzo proszę. Ja chciałem sprawę tego ronda na krzyżówce Czajec, Borowka, Kobiernice, bo tego z panem Stracem żeśmy rozmawiali i tam taki wstępny wniosek padł na zbieranie podpisów w sprawie tego ronda. Może warto byłoby zacząć się jako listę przygotować i wśród mieszkańców raczej zbierać te podpisy, jest przed wyborami, a to może by coś tam gdzieś łapnął.
Ja wczoraj rozmawiałem z panią dyrektor Kosman z zarządu powiatowej, bo oni się zwrócili do Dyrekcji Krajowej Dróg Krajowych Autostrad. W tej sprawie raczej są bardziej zdeterminowani do tego, żeby wstawić tam światło. No, ale to może być takie są zamiary. Inicjatywa obywatelska popierana przez radnych, a raczej nie chyba pomysł, znaczy inaczej, ani inicjatywa obywatelska gminy. Znaczy, ja przygotowany listy pochodzą i wybierany listy nie pochodzą z gminy. No to o tym mówimy, prawda? No raczej gmina w tym momencie nie zbiera podpisów. No nie gmina. Tylko zbiera członków społecznych, którzy są również radni. Przede wszystkim może nawet jako przedstawić. Chodzi o same listy, że gmina przygotowała, my weźmiemy się wybierającą. Czy listy w sensie z danymi mieszkańców? Znaczy nie, no listy jakieś trzeba jakieś CUL, trzeba jakieś dane, czy PESEL, czy adres, ale czy coś. Ale to nie może tego typu danych. Nie, ale nie, 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 nie. Znaczy, no ja tylko dalej wąskową wątpliwość co do zakresu tych danych, bo nie wiem, czy dobrze, być może źle rozumiem dla radnego. Jeśli chodzi o sam proces zbierania podpisów, to od tego są radni i społeczeństwo. Natomiast no, nie wiem jaki zakres, o jaki, czy chodzi o szablon listy? O szablon. Aha, no to ja nie mogę przekazać taki szablon, jeżeli jest taka potrzeba. No i wtedy trzeba iść wśród mieszkańców i zbierać podpisy po prostu. Gmina na pewno nam nie może żadnych danych. Nie, nie chodzi o to, tylko o kwestii prawnej, żeby było na tej liście to, co ma być, nie? Czyli PESEL, podpis i tak dalej, listy na mieszkania, i potem nie było, że się urobimy. Ale PESEL nie, 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 i to wszystko, co ma być. Dobrze, szanowni państwo, kto jeszcze chciałby zabrać głos? Wolny wnioskę. Jeszcze ja do pana Filarskiego, jak już będzie się tym zajmował. Ale ja nie powiedziałem, że będę się tym zajmował. To, ale to tylko to listy, przygotowanie listy, może byś się zorientował. Jak wygląda sprawa blokady tego całego rozjazdu tam przed mieszkańcami? Bo też istnieje taka możliwość, jak chcą zablokować na jakiś okres czasu. No i nie rozumiem teraz, czym mam się wiązać. Mam przygotować plan akcji blokady. Nadzór. Jakie zgody są? Panie radny sobie, powiem szczerze, że ja w planach blokady nie mam. Czy są jeszcze jakieś? Pani Marta, bardzo proszę. Ja mam w sumie wniosek do pana przewodniczącego komisji społecznej. Czy można by było zwołać komisję tylko i wyłącznie zajmującą się sprawami całego programu stypendium? Wtedy byśmy po prostu tutaj też, myślę, pomogli pani dyrektor nakierunkować to, co chcemy, komu chcemy pomagać, w jakiej formie. To jest takie robocze spotkanie. Nie nalegam przed wakacjami, ale po wakacjach, żeby ta komisja po prostu zajmowała się tylko tym. Bardzo słuszny problem, utknął i wszystko się przeciąga w czasie, także bardzo, bardzo słuszna inicjatywa. Panie dyrektor, bardzo proszę. Przepraszam, że tak niepowolne, ale najpierw musimy przyjść do biura. I on musi być zatwierdzony, czyli musi nadzór prawny nam komisji nie uchylić i dopiero wtedy możemy zrobić. Ale my musimy mieć podanie też na przykład. Musimy przygotować taki program. To druga uchwała będzie, która będzie mówiła komu, za co, ile. Ale my musimy wiedzieć, czy chcemy sportowe też inne uchwały. Ja to mówię do komisji, prawda? Ale dokładnie, bo bardzo słusznie, tak jest. Myślę, że to jest bardzo słuszna inicjatywa. Tak mówię, ostatnio utknęła nam ta sprawa i nie widać, że był kontynuowany. Bardzo słusznie, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś wnioski państwo macie? Pan Kocema, bardzo proszę. Proszę państwa, ja Marcu pytam o realizację zadań pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie finansowania między innymi utrzymania obiektów sportowych.
wydziału. A moją interpretację pisemnie, ja to urywek Państwu przeczytam. Z dnia 31.14 roku zostały wypowiedziane umowy użyczenia zawarte pomiędzy gminą Chorąbka a ludowymi klubami sportowymi z terenu gminy. Boiska sportowe wraz z pawilonami sportowymi będą ogólnie dostępne dla mieszkańców z terenu gminy, to też koszty ich utrzymania ponosić będzie samorząd. W nowych umowach gmina użyczyła ludowym klubom sportowym pawilony sportowe wraz z boiskami jedynie na czas organizowany przez nie imprez ludowych sportowych. Przyznam się Państwu szczerze, że jak dłuższego czasu wyciekam, ile tak naprawdę kosztuje na utrzymanie klubu sportowego. Nie mogę się dowiedzieć, a przypuszczam, że środki to są niebagatelne, bo są pokrywane co najmniej z trzech źródeł. Jedno źródło to jest wydatki ze środków publicznych, jakie są udzielone w obrazach uważanego konkursu, jedno źródło. Kolejne źródło to jest utrzymanie obiektów sportowych poprzez pokrywanie kosztów wszystkich mediów. Kolejne źródło to są, jeżeli dobrze wiem, środki z Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczone na utrzymanie pracowników zatrudnionych na tychże boiskach, gospodarzy i tak dalej. Też zastanawiam się, co ma do roboty przez cały rok gospodarz Bujakowy na przykład na tym boisku. Kolejne środki, jakie są na to przeznaczane, to są środki z Gminnej Komisji do Urzędowania Problemów Alkoholowych. To są nami też jeszcze, bo jest tego dość dużo. Ile tego naprawdę jest, to nie wiemy. Kluby mają dysponować tylko i wyłącznie obiektami na czas imprez i rozrywek sportową. Przyjęliśmy uchwałę o podniesieniu płatności za wynajem pomieszczeń w gimnazjum gminy Jana Pawła II. To robi tylko Zubniku. Jak to jest wybudowane wobec Państwa? Panie Wójcie, Pan doskonale wie, że większość zawodników grających w klubach to naprawdę to nie są mieszkańcy naszej gminy. Jest to różne w zależności w jakim okresie czasu, gdzie i tak dalej. No, powiem szczerze, nie satysfakcjonuje mnie tego typu odpowiedź, że my będziemy utrzymywać, a oni będą w zasadzie rozgrywek sportowych. Proste pytanie, co z treningami? Czy to też są rozgrywki, czy to nie są rozgrywki? Czy na treningach mają prawo uczestniczyć tylko mieszkańcy, czy również niemieszkańcy? Czy niemieszkańcy mają płacić za korzystanie z rozgrywek sportowych, czy mają nie płacić? Czy klub sportowy, który prowadzi działalność gospodarczą, to będzie pokrywał koszty mediów na utrzymanie tej działalności gospodarczej, czy my to będziemy wszystko pokrywali? To są wszystko środki publiczne. I proszę mnie źle zrozumieć, nie chodzi o to, aby z budżetu gminy nie były przeznaczane środki na wspomaganie działalności sportowej, szczególnie w zakresie utrzymania opiekunów, dzieci i młodzieży. Natomiast ja nie godzę się na finansowanie jakichkolwiek rozgrywek seniorskich, bo to prawie, że jest zawodowstwo. Tym bardziej, że wiemy w przeszłości, że pieniądze były przeznaczone, nasze gminne środki były przeznaczone na utrzymanie kolorowych kopaczy. Przepraszam za trywialne określenia, ale widać, że to byłoby. Ja już raz zwracałem się do pana przewodniczącego Rady i do pana przewodniczącego Komisji Budżetowej o przygotowaniu posiedzenia na temat między innymi tej problematyki i ja powtarzam swoją prośbę. Uważam, że to jest temat na tyle ważny, abyśmy byli pewni świadomi, po pierwsze, ile nas to wszystko kosztuje, jakie są zasady korzystania tych środków i kto z nimi może korzystać. Czy jest to tylko i wyłącznie dla mieszkańców gminy, czy to jest również na inną działalność. Ja rozumiem, bo są kluby sportowe, są stowarzyszenia, prawda, i mają możliwość pozyskiwania środków i tak dalej, w tym również środków publicznych, nie tylko z gminy, ale również z innych jednostek, nawet z miasta sportu. Tylko chodzi mi o to, ale to wszystko się odbywało na zdrowych zasadach, o których
potrzebę zorganizowania nowych temat. Oczywiście możemy w to włączyć również problematykę w ogóle gospodarowania niewykonalnego. Jakie uzyskujemy z tego środki, co jest, jak jest. No, drodzy Państwo, nie można tak mówić, że są jednostki korzystające z gminnego mienia, które płacą, no i tam się ma te pieniądze, że przedszkola płacą po 6 zł, a na 6 zł zdarzy się tak. Natomiast są jednostki, które nic nie płacą. Są użytkownicy mienia komunalnego, którzy nic nie płacą. Więc to albo mamy taką zasadę, że wszystkich nie płaci, albo wszystko płaci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciał zabrać głos? No to ja może się odniosę do tego. Może być odpadem. Dziwnym jest porównywanie przedszkola, gdzie gmina pokrywa 100% subwencji, i z tej subwencji przedszkole płaci podatek do gminy. Z klubami sportowymi, gdzie działają, za darmo dokładają do tego i trudno mi jest powiedzieć, że ja nie wiem, to weźmy też zróbmy zakaz przejazdu autobusami, które mamy MZK i też dofinansowujemy to i to bardzo w jakimś stopniu ze strony gminy, to zrobimy zakaz. Albo czarny nie będzie wolno jeździć tymi autobusami, albo może z Międzybrodzia napisze, że nie wolno, bo oni tu nie płacą, może z Czerniechowa nie będą jeździć. Ale powiem panu, że na pewno zdecydowana większość osób, które chodzi do klubu, 90% to są mieszkańcy naszej gminy. Może w klubach, które gdzieś tam, które mają wysokie ambicje, grają obcy. Nie, to nie interesuje. Tam sobie prezes, jeżeli chodzi o transfery tak zwane, sobie to organizuje. Zresztą Regionalna Izba Obrachunkowa powiedziała, że nawet transfery można finansować ze strony, tylko jeżeli zrobimy finansowanie przez dotacje do klubu i oni się tam rozliczą, to nawet transfery mogą. Trudno jest, wie pan, bo pan próbuje ten spór już położyć całkowicie na opak. Kiedy pan odprowadzi to, co pan myśli, to 2 lata i nie ma nic tu w tej gminie. Młodzież będzie chodziła tu na hał, będą kopcić tam, nie wiem co tam kopcą, tylko widzę czasem jakieś dymki, siedzi tam po 10 też, a ten już będzie po prostu siedział, bo nie pochodzili na obiekty sportowe. To są obiekty zbudowane dla celów sportowych, dlatego, żeby młodzież ćwiczyła. I kluby, które są stowarzyszeniami, to niech mi pan powie, który klub nas zbiera na opłatę do gminy, do tego, że będzie płacił za wynajem obiektu, bo tak mu fajnie jest finansowo. Tu jest prezes jeden, niech pan zapyta, od tyłu siedzi prezes LKS Zapora Porąbka, niech powie, co się stanie z klubem w momencie prowadzenia takich zasad, jak pan wymyślił. Czy mogę? No, bardzo proszę, oczywiście. Panie burmistrzu, przepraszam za dość, ale niewiele pan zrozumiał z tego, co ja powiedziałem. Po pierwsze, podkreślimy, że nie chodzi o to, aby nie wspierać sportu. Chodzi mi o to, że mają być jasne, transparentne zasady. I my o tych zasadach chcemy wiedzieć. To tak dużo. Ale pan też mówi, że mi pan przypisuje. Cały czas ja mówię, że pan mówi. Pan cały czas mówi, panie burmistrzu. Proszę mówić pan za własność. No, panie burmistrzu, nie chodzi tylko i wyłącznie o transparentność finansowania. O transparentność wydatkowania środków. To tak dużo. To nie są. Ani pańskie środki, są tu środki. Odpowiedzieć panu na to pytanie, czy transparentność ma pan w analizie finansowej, jeżeli pan doda te słupki, to pan będzie dokładnie wiedział, co ile kosztuje. Tylko trzeba wziąć kalkulator, dodać z kultury, dodać z budżetu gminy, dodać z tych wszystkich zadań, które są i będzie pan wiedział, ile kosztuje. No niestety, ale tak słupków nie da się. Nie da się. Tak jak pan sobie to wyobraża. Pan być może to potrafi. Ja tego nie potrafię, dlatego że tych funkcji nie ma. Tych funkcji nie ma. A to, co jest w budżecie, to są diferencje. Doskonale pan wie o tym, że to nie tylko są diferencje. Ale doskonale to, co pan powiedział, to jest wydawanie te pieniądze, które są z tych źródeł, które pan powiedział, nie ma innego źródła. A to, co prezes, to może pan pytać prezesa klubu, niech pan może pan nazwać. Ja nie wiem, ile jest z którego źródła wydatkowane. Ja nie wiem. Ile pan nie wie? Ja pan oddaje budżet na konkursy, ile pieniędzy przychodzi, pan nie wie ile nie ma na konkurs. Przez 10 lat klub sportowy korzystał z opłaty darmowej, o której nikt nie wiedział. O czym pan? To jest zbędna rozmowa, proszę pana. Ja zwróciłem się po raz trzeci z prośbą do pana przewodniczącego rady i do pana przewodniczącego komisji budżetowej o zorganizowanie komisji budżetowej na temat
szeroko pojętego gospodarowania gminy komunalnej. Jeżeli Państwo są uważają za stosowne, ja uważam, że to jest potrzebne po to, żeby chociażby wpisać ilość nowych rad, żeby nie wiem, co ja to wszystko wygląda. No chyba, że Państwo nie chcecie wiedzieć. Bardzo. Ja wiem, że już nie powtórzę tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że bardzo proszę, ja nie chcę. Dobrze, weźmiemy to pod uwagę oczywiście. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że pan przewodniczący Komisji Budżetowej również. Myślę, że trzeba będzie rzeczywiście przygotować. Szanowni Państwo, czy mamy jeszcze jakiś temat wody wiosnek? Jeżeli nie, to pozwólcie, że ja może dwa słowa. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że w okresie wakacyjnym, jeżeli nie będzie takiej potrzeby, czyli lipiec, sierpień, nie będziemy zwoływać sesji. Jeżeli wynikną jakieś tematy, które będziemy musieli rozstrzygnąć, to oczywiście ja Państwa poinformuję. To tyle. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 9. sesję Rady Porządka. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za przybycie i życzę wam tego wypoczynku wakacyjnego. Mam nadzieję, że wrócimy z nowym zapasem sił.